A właśnie, jednej łapy, 1000 łapek w górze, jedziemy z telefonami, widzowie, także jakby każdy teraz łapkę w górze zostawi, to dojedziemy do tych tej. Jedziemy na Olixa. Piotr Kapusta. Potrzebny panu telewizor? Telewizor? Tak. Dlaczego takie pytanie? Jak? No nie wiem. No jak? Jak dlaczego? No normalnie. To chyba normalnie kulturalne pytanie, tak? No tak, tak, tak. No ale, ale no. Skąd takie pytanie, że mi jest telewizor potrzebny? No, nie mogę zrozumieć. No, mam tutaj pana na liście osób, które potrzebują telewizor. No nie, to jakaś pomyłka. No nie, no wątpię, no bo my mamy tutaj 99% osób, do których dzwonimy, to odpowiadają, że raczej tak, a tutaj pan raczej mówi, ale że... Nie, przepraszam bardzo, nie, to jakaś pomyłka, ja mam telewizor, w tej chwili oglądam telewizję. Proszę mi powiedzieć, może pan udowodnić, że pan ma telewizor? No ale... Znowu jakieś dziwne, bo chwileczkę. No. Chwileczkę. Chwilę, czy chcę go pogłośnić. No. A co pan robi? No i co? A co pan? A pan podgłośnił telewizor? Tak. A, nie, bo ja chciałem, żeby inaczej pan udowodnił, ale to już nieważne. No nie, no skąd takie pytanie? Ja mam panu udowodnić, że ja mam telewizor, no z całym szacunkiem, ale... Staje się pan niegrzeczny. Ale słyszę, że cicho ten telewizor gra, już ledwo dogorywa. Nie czas, żeby nowy telewizor kupić? Dobrze, a może by się pan przedstawił, co? Piotr Kapusta. No i skąd pan dzwoni? No tu, ale chodzi ci pan o lokalizację, czy o co? Tak, no skąd pan dzwoni? Z Żywca. Skąd pan ma mój numer telefonu? Z Żywca dzwonię. No nie, to do Żywca, panie, to nas dzieli, wie pan, ile ze 400 kilometrów. No tak, ale jest pan na liście osób, które potrzebują telewizor. No nie wiem, skąd pan znalazł taką listę, przykro mi bardzo, ale nie, nigdy na żadną listę się nie wpisywałem, telewizor mi jest niepotrzebny i życzę panu miłego wieczoru. A ja mam jeszcze tylko pytanie. Tak. Czy pan czasem nie potrzebuje telefonu? No nie potrzebuję telefonu. Z całym szacunkiem, no. Ale mam telefon. Jest mi niepotrzebny. Aha. Telefon. A mam jeszcze no, pytanie mam jeszcze do pana, czy... A skąd pan ma mój numer telefonu? Może od tego zaczniemy. Jest pan na liście osób, które potrzebują telewizor. Dlatego dzwonię. Panie. Taki głupot, to pan mi nie odpowiada. Skąd pan ma tą listę? Dobra. Skąd pan tą jałową rozmowę? No bo... No dobra. Panie, coś pan kombinujesz pan... No nie, no dobra, no bo wiem, o co panu chodzi, tylko... no dobra, powiem panu szczerze, no już... Wujek mi podał numer do pana, żebym z pana się zapytał, bo on mówi, że pewnie pan będzie potrzebował. Mogę wujka podejść do telefonu. A jak wujek się nazywa? Kurde, Edward, no. No, Edward, to mało, że ja w życiu zresztą nikogo nie znam. Dobra, dam wujka do telefonu, Edwarda. Dobra, daj pan spokój już z tym wujkiem. Ale nie, bo chodzi... Pan słucham. Halo. No słucham. Halo. No ja słucham. No spadaj, kuźwa. Ja pierdziele, no przesadził ten Edward, no. Widzicie, Edward zjebał rozmowę, chciałem pociągnąć temat dalej. Halo, halo? No, halo, halo. Kto mówi? Dzwonię z ogłoszenia z Olixa. Aha. No. A propos? A propos tej legitymacji studenckiej. Tak. No nie wiem, czy pan jeszcze jest zainteresowany nią, czy już pan sobie nową zaczął wyrabiać? Tomek X, 10 zł. No, dlaczego była tak taka przerwa z lajkami? To dlaczego ja się kurwa pytam? Mnie specjalnie nie interesuje, a znalazł pan ją, czy coś? Znaczy, no mam ją, no.
Ma pan ją? Tak. O, proszę. To a na imię, nazwisko? Chodzi pana imię, nazwisko? No, na tej legitymacji. Dominik B. Borodo. Dominik B. No, no to by się zgadzało. Gdzie, a gdzie pan znalazł? Znaczy, no nie wiem, co jest. W zasadzie to nie znalazłem ja, tylko koleżanka znalazła i mi przekazała, bo ja jestem na miejscu, a ona pojechała do siebie, do domu. Aha, w ten sposób. W ten sposób, rozumiem. A gdzie by była do odebrania? To właśnie nie wiem, gdzie pan by chciał? Bo pan teraz w Łodzi jest? Tak, generalnie tak. Pędzi, powiedz szczerze, jak to poczekaj pan chwilę, ja tylko sobie podejdę Pędzi, tutaj. Poczekaj pan chwilę. Jestem ja! Dobrze, oczywiście. Nie. Wyginasz machonek. Kurwa, nie wiem, 10 złotych. On coś kręci, czy chuj wie co? Wracam do gry. Znalazłem jego legitymację, on nie zainteresowany. Podejrzana sytuacja. No, nie wiem. No, nie wiem, mi to w sumie obojętnie, tak? Rozumiem. Wie pan co? Bardzo mi miło w ogóle, dziękuję za telefon. No, z tym, że ja przygodę ze studiami tak na dobrą sprawę na dzień dzisiejszy zakończyłem. A, no. Obroniłem się i dałem tam do dziekana to odpowiednie pismo po prostu, że tam legitymację zgubiłem. Także szczerze powiedziawszy, no nie jest mi ona na dzień dzisiejszy jakoś tam specjalnie potrzebna, ani nie jestem z nią w żaden sposób emocjonalnie związany. No to nie wiem, mogę nawet panu pocztą wysłać czy coś, jak pan chce. Tak, no i jakby pan mógł, no to ja z chęcią taką pamiątkę po studiach też przyjmę i oczywiście bym opłacił tą przesyłkę. No tak, no właśnie tak mówiłem właśnie, żeby za pobraniem wysłać. Dobrze, nie ma problemu, pewnie, że tak. No, dobrze. Czyli legitymacja na Dominikę, tak? Tak. Z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Może być... Znaczy, no nie wiem, jak pan chce też, czy nie wiem, 150 zł panu pasuje? 150 zł? Tak. Nie, proszę pana, ja za 20 zł wyrabiam nową legitymację. No tak, no ale z tego co pan mówi, no to ma jakiś sentyment tam jest, no to nie wiem. No jest, oczywiście, że tak. Bardzo, bardzo mi miło, dziękuję, tak mówię, dziękuję. A w ogóle gdzie ona została znaleziona? No bym musiał się koleżanki dopytać. Mogę. Nie wiem, czy ona teraz będzie przy telefonie. Mogę do niej zadzwonić się dopytać, gdzie ona to dokładnie znalazła. Nie, no to aż tak nie ma potrzeby, nie będziemy tutaj zakłócać. Nie, to nie ma problemu. Koleżance. No. Tak z ciekawości, no po prostu zgubiłem ją i tak jestem po prostu ciekawy, gdzie ją zgubiłem. Poczekaj pan. Ale tak jak mówię. No wie pan to, no ja nie jestem w stanie zapłacić za legitymację 150 zł. No to jest to zdecydowanie za dużo. Mogę zejść tam do stówki, no. Nie, to naprawdę, no z tą legitymacją nic pan nie zrobi, nie weźmie się na nią kredytu ani nic. No to także jest to po prostu kawałek plastiku do recyklingu w tym momencie. No ale moja ostateczna propozycja to nie, 80 zł, jak nie, to ja sobie ją zostawię. Jak mówię, ja nie zmuszam pana, tylko jak pan chce, nie? Nie, no tak jak mówię, no ja jestem właśnie dzisiaj świeżo po obronie. No. Odpowiednie pisma do dziekana dostarczyłem o zgubieniu legitymacji, no także tak jak mówię, no nie jest ona naprawdę obojętna w tym momencie. No. Tyle, że byłaby pamiątka, a jak jej nie będę miał, też nie będę płakał. Powiem panu tak, bo ja taką wartość ustaliłem, bo ja pociągiem na nią będę mógł sobie jeździć, będę miał zniżki i tak dalej, więc ja sobie mogę zostawić, nie? No to super, no to jeśli tylko się panu przyda, to jak najbardziej korzystać. No. Tak samo po mieście, tym autobusem miejskim, to też będę miał zniżki, dlatego pytam się, czy... No pewnie, to jeśli się panu przyda, no to... To niech pan korzysta. No, skąd, tak mówię, też nie wiem, ona ma tam jakąś tam określoną ważność, nie ma tam naklejki. Ze względu na pandemię nie było odpowiednich naklejek, no, oni gdzieś tam przedłużali ważność tych legitymacji. Także no, nie wiem do kiedy ona będzie ważna w tym momencie.
bo tak jak mówię, no to zakończyłem studia z dniem dzisiejszym i już mnie to nie interesuje, niestety już żadne zniżki mnie nie dotyczą. Także no, jeśli tylko się panu przyda, jeśli tylko nie pan no. może ją wykorzystać, nie no, przyda to mi się dodaj Boże i niech pan korzysta. Nie no, przyda mi się, przyda, bo oni tam nawet nie sprawdzają dokładnie, tylko tam tak pobieżnie, to tam nieraz mi się udało, to raczej dla siebie zostawię ją. No dobrze, no tak mówię, kredytu pan na nią raczej nie weźmie, tak mi się wydaje. A jeśli może mieć pan jakieś korzyści z tego plastiku, no to tak jak mówię, to bardzo dobrze, to niech pan korzysta. Chyba, że jakąś chwilówkę za tysiaka czy coś. Chwilówkę? No. A, chwilówkę, nie, nie, no bo nie, no, tam nie ma numeru PESEL, nic takich rzeczy, no. Nie, nie, na legitymację studencką raczej takich rzeczy nie dają. No. Nie, no. No ale no, zawsze, nie, no, zawsze nie, się no, przyda, nie? No. Nie? Tak jak pan mówię. Dziękuję za telefon, bardzo mi miło, cieszę się. No. Aczkolwiek no, nie jestem w stanie tutaj panu przelać, czy to kilkudziesięciu złotych, czy kilkuset złotych. No. No bo to dla mnie, jako dla świeżo skończonego studenta, no nie ma to w tym momencie znaczenia. No dobra. A jeśli pan może to gdzieś tam sobie podziałać tak, żeby miał pan po prostu łatwiej i taniej w życiu, no to powodzenia. A, no dzięki. A widzę, że moja dziewczyna mówi, że mogę do niej zadzwonić, więc może pan się jej zapytać, gdzie on znalazł tą legitymację czy coś, bo... No to no, nawet tam SMS-em czy coś, no nie, to wie pan, tak z ciekawości po prostu. To nie jest mi do życia potrzebne. Halo? Halo? No ja... No, ja słyszę. Słyszy mnie pan teraz? Tak, słyszę. No nie wiem, bo coś przerwało. No bo ona miała już... no miała już... No poczekaj, już łączy się z tym gościem, to se gadajcie, nie wiem, gdzie to tam znalazłeś, czy coś pana interesuje. O, mnie to nie obchodzi. Nie, bo jak pan chce wiedzieć, to mnie to tam nie obchodzi tam za bardzo. Słucham. Halo, dzień dobry. Słyszy mnie pani? No i znowu poszła, nie, bo ona jak się odzywa, to pan nagle nic nie mówi, tak jakby. Bo ja nic nie słyszę. A, to pan nie słyszał. Słyszałem tylko kobiety głos halo, tak jakby pan podał telefon do kogoś obok. No bo daje cały czas. No bo ja daję. Mhm. No, dlatego słychać. No, ale tak czy siak. Nie, no to tak jak panu mówię, no nie ma co, no dziękuję za telefon, bardzo mi miło, cieszę się, że trafiłem na uczciwego znalazcę, ale no ta legitymacja jest do śmieci, jest do wyrzucenia po prostu na chwilę obecną. Nie, to ja sobie na niej pojeżdżę tam. Jeśli da pan radę, no to jak najbardziej, to korzystać, no. W razie co, jakiś tam mandat dostanę czy coś, to też tam wywalone. To raczej... No i ja też będę miał wypalone, no bo mnie to nie dotyczy, ja tam nie byłem, prawda? Nie wiem, czy to na mnie przyjdzie, czy na pana, mnie to tam wie pan, nie obchodzi. Nie, no na mnie nie może przyjść, ponieważ nie ma tam żadnego adresu, nie ma tam żadnych konkretnych danych. Indeks mi wygaśnie w momencie wydania dyplomu, czyli od dnia dzisiejszego za około miesiąc, no także przez miesiąc jeszcze może tam coś tam próbować pojeździć. Ja na pewno będzie to panu opłacało. Ja na pewno będę jeździł, bo nie ukrywam, że ja nawet dzisiaj, albo jak nie dzisiaj, to nawet jutro ja jadę na imprezę na koniec miasta, to sobie skorzystam. A po co mam przypłacać? No pewnie, że tak. No, jeśli się tylko uda, no to powodzenia. No. Ja też nie jeżdżę w ogóle komunikacją miejską, nie jeżdżę pociągami, wszędzie gdzie się muszę przemieszczać, to niestety muszę się przemieszczać na paliwie, za które muszę płacić. A wiadomo, nie jest teraz tanie. Także no tak mówię, no ta legitymacja to tylko tyle, o ile, że miałbym ją po prostu gdzieś tam za kilkanaście lat, to nie zobaczył, że ją mam.
Zresztą jest tak, że moja druga legitymacja, bo pierwszą też zgubiłem. Także no jeśli by się panu bardziej przydała niż mnie, no to, to super, tak? To super, to fajnie. Niech ktoś z niej skorzysta, w tym przypadku pan. No dobra. Ja serdecznie dziękuję za pana ofertę, dziękuję za telefon. A, no dzięki. Jak chce pan, to może... Po sygnale nagraj wiadomość. O, teraz nie wiem, czy pan słychać, bo tu jakaś nagraj wiadomość się znowu włączyła. No coś się pojawia. A, no to mówię, jakby chciał pan, to niech pan napisze SMS-a czy coś. A jak chce pan się dowiedzieć właśnie, gdzie ona została znaleziona, to mówię, ja mogę dać tutaj koleżankę do telefonu, to pan się z nią dogada, a jak nie, no to trudno. Nie, no jeśli tutaj koleżanka jest pod telefonem, to bardzo chętnie bym zamienił słowo i też osobiście podziękował za znalezienie. Halo, dzień dobry. Dzień dobry pani, dobry wieczór. Chciałem tylko podziękować za informację o znalezionej legitymacji. Ojej, kochany panie, pomylił pan się. Ja nic nie znalazłam i nic nie oddawałam. To nie ten numer. A. No nie, no bo przed chwilą właśnie w tym momencie rozmawiałem tutaj z pani kolegą. Mówił, że pani znalazła tą legitymację i że mi poda do telefonu. Nic nie znalazłam, nic nikomu nie oddałam. Do widzenia. Aha, no dobrze, dziękuję, do widzenia. No. No i tak jak pan słyszy, no. Także nie wiem, no. Ona jak... Halo, jest pan tam? No jestem. No, to za koleżanka, która mówi, że nic nie znalazła, nic nikomu nie dawała, bo to nie rozumiem. Bo to ona tak powiedziała? No, chyba stał pan obok, przecież dawał jej pan telefon. No ja dałem, ale ona... Ja nie słyszałem rozmowy, no. Ja tylko słyszałem... A, zatkał pan uszy, tak? Nie, no po prostu wyszedłem na chwilę, wracam i już mi oddaje telefon, że ona nic nie wie. Aha, rozumiem. A co już sam, dobra, nie, czy pan, jakby pan to specjalnie tak teraz powiedział, czy ona tak powiedziała specjalnie, bo już teraz jest sam. No to proszę pana, no przecież, no to czemu miałbym pan specjalnie tak mówić? No nie, bo tak sobie... Przytoczyłem wypowiedź pani, której przed chwilą, którą przed chwilą usłyszałem, a której pan dał telefon do wypowiedzi. Poczekaj pan chwilę, ja się spytam z ciekawości, papryka, czy ona 5 zł. Coś specjalnie tak powiedziała. Proszę, proszę, bo to też mnie to ciekawi. Poczekaj pan chwilę. Po krowę. Słuchaj, że co, nie masz tego? No, tej legitymacji. No nie wiem, no to zaraz ci dam telefon. Ja nie wiem, kurde, sam się dziwię. No to pogadaj, nie wiem, gadaj z panem, nie wiem, dziwne. No to gadasz mu tak raz, tak? Bo ona nie wiedziała, o co chodzi chyba na początku. No raczej wytłumaczyłem wszystko na początku. O, już ją dam. Chodź, powiesz. Halo? Witam, dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór. Spodziewałem się rozmawiać z jakąś panią, która znalazła moją legitymację. Słyszę, że jednak rozmawiam z panem. Tak, nic mi nie wiadomo o żadnej legitymacji. Aha, jak panu nic nie wiadomo o żadnej legitymacji, to prosiłbym, żeby oddał pan telefon jednak rozmówcy, z którym rozmawiałem na początku. A to jest mój numer telefonu. No jak inny numer telefonu, jak cały czas jesteśmy na tej samej rozmowie? Na jakiej tej samej rozmowie? Proszę pana. Dobra, okej. Wiem, co jest grane. Od kogo pan dostał ten telefon? Dlaczego w ogóle pan ze mną rozmawia? No pan do mnie zadzwonił. Nie, ja odebrałem telefon. Ja odebrałem telefon z tego numeru. Ktoś do mnie zadzwonił, że znalazł legitymację studencką z propozycją, że tak powiem, odkupienia mojej legitymacji. Tak? Zgadza się? Nie. Nie zgadza się. No dobra, nie. Dobra. No to jak się nie zgadza, to nie mamy o czym rozmawiać. Dobrze. No ja nie... Okej. Okay. No ja jestem jak coś. Dobra. Dzięki śliczne za telefon. Ja mam jeszcze trochę rzeczy do zrobienia z tego wieczoru. Ale dogadaliście się w końcu? Dogadaliście się, bo ja już sam nie wiem. Przystał pan obok, słyszał pan. Nie byłem. Ja nie słyszę, co gadacie. Szwagier wziął telefon.
I mówi, ja się z nim dogadam. Nie wiem, czy się w końcu dogadaliście, czy nie. No, 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 to szwagier tak powiedział, że nie ma pojęcia, o co chodzi. Aha, czyli ona powiedziała, że nie ma pojęcia, o co chodzi. Szwagier powiedział, że nie ma pojęcia, o co chodzi. Czyli albo wy mnie, albo wy mnie wkręcacie po prostu, albo nie wiem, o co... No sam nie wiem już, o co chodzi. Poczekaj, pan jeszcze... Ja też nie wiem, o co chodzi. No. Ja powiem panu tak. Halo? No, dobry wieczór. Dobry wieczór. Czy to pani znalazła moją legitymację? Słucham? Czy to pani znalazła moją legitymację studencką? Jaką legitymację studencką? Aha, czyli nie znalazła pani. Okej, okay. Nie, bo właśnie z tego numeru było do mnie dzwonione, ta rozmowa wciąż trwa. I tutaj jeden pan mówił o mojej legitymacji studenckiej i dostałem po prostu ofertę odkupienia jej. Ale jak zacząłem pytać o szczegóły, no to już się tutaj nam nie zgadzają. Aha. No, dobrze. Także no, dziękuję ślicznie za rozmowę. Nie będę zabierał wieczoru. Jakby mogła pani jeszcze oddać tego pana, z którym rozmawiałem, to się z nim pożegnam. I tyle. To chyba jakaś pomyłka. No nie, no bo ja odbieram ten telefon. Także to nie jest pomyłka, bo już tutaj od 15 minut o tym wszystkim rozmawiamy. Twoje nagranie osiągnęło maksymalną dopuszczalną długość. Wiadomość została wysłana. Dziękujemy za skorzystanie z naszych usług. Do usłyszenia. Kurwa mać, bo to się cały czas nagrywało. Szkoda, bo zjebało mi to rozmowę, bo ja chciałem z tym gościem jeszcze pogadać na koniec. Dobry wieczór. Ma pani dostępne choinki? Ja już dam męża, dobrze? Po co? Ja nie wiem, o co chodzi. Jakie choinki? No, pani wstawiała na Oliksie choinki żywe i pani nie wie, o co chodzi. Choinki! Halo, słucham. No, co on jest, robię choinki? No, słucham pana. Są. No, to chciałbym choinkę na święta, ale taką ładną, a taką, wie pan, żeby była żywa, nie sztuczna. I tego, no. Chciałbym, żeby pan zareklamował na starcie je. Ja bym ten. Najlepiej, jakby pan sobie przyjechał, wybrał. No. Zaznaczył, bo już ludzie znaczą tutaj. A co znaczą? No choinki sobie znaczą już na plantacji. Ale czym? Gdzie to się robi? Na internecie gdzieś? Nie, przyjeżdżają na miejsce. I co tam, najszczać na nią trzeba, czy co, żeby oznaczyć, żeby to była moja? Na przykład, żebym sobie odebrał za 2 tygodnie? Nie, proszę pana, to przyjeżdżają ludzie tutaj do Szczedrzykowic. No. Tu z okolic Legnicy tu przyjeżdżają, bo to jest koło Legnicy. I sobie zaznaczają tam z tą rzeczką, tym, co zaznacza. Ale... I to już jest jego choinka do wycięcia, on sobie potem wycina, kiedy chce. Ale płacą od razu za to, czy później się płaci? Nie, przy wycięciu. A, bo one na zdjęciach takie liche są. Nie, proszę pana, są bardzo ładne. Takie jakby... Jest zwykły świerk, jest srebrny świerk. Takie właśnie, nie, bo ja bym wziął dla siebie i dla rodziców, tylko one na zdjęciach takie garbate i właśnie nie wiem, o co tu chodzi. To wie pan, zdjęcie nie oddaje tego, co jest w rzeczywistości, bo nie zrobię 1000 zdjęć. No. Wie pan, to czasem zobaczyć, to jest najlepiej. A na przykład, to jakbym wziął 2, to ile będzie razem? 160 zł? Nie, proszę pana, zwykły świerk kosztuje 45 zł. No. A srebrny kosztuje 70. A. No dobra, no. Ale dobra, to powiem pan tak. One będą pachnieć normalnie w domu, jakie wezmę, czy na przykład aromat jest taki znikomy, są jakieś chemiczne podpędzane te choinki? Nic, proszę pana, nie jest chemicznie podpędzane. Ja mam parę sztuk tam, 25 ary taką plantację przy domu mam. A to jest legalne? Ja się nie bawię w takie różne pędzenia. A to jest legalne? Ja już sprzedaję 15 lat. Ale to jest legalne normalnie, tak jak przyjadę? Oczywiście, że legalne. A jakby na przykład, jakby panu na przykład za tą srebrną, jakbym chciał, jedną srebrną, jedną taką, nie? Jakby dopłacił panu, nie wiem, czy tam 20 zł, czy to już do ustalenia, nieważne,
Żeby pan ubrał ją od razu. Jak ja panu ubiorę? No tam gwiazdę pan nałoży na górę, jakieś tam bombki biało-czerwone. Nie, proszę pana, takie to się nie bawię. A. Nie. A. Tu tylko mówię, chce się, przyjeżdża się, bierze, wycina się, czy będą też i wycięte. A. W taki sposób. A. No dobra, no. No nie wiem. No to nie wiem, no to kurde, no ja bym był zainteresowany. No ja bym był zainteresowany, no nie wiem jak tam tak zwana matula, tak? Bo ona jest wymagająca co do choinek. To nie wiem jak ona. No. A mógłby pan zareklamować. Mógłby pan zareklamować mojej matuli? Ona się nie bawię w takie coś. Ale nie, ja nie wymagam, żeby pan tam jakiś spot reklamowy robił czy coś, tylko pan. Wie pan, żeby matula wiedziała, że wszystko jest okej, okay, że są ładne, tam takie podstawowe rzeczy. A przepraszam, a skąd pan dzwoni? No i do pana ile tam mamy? 30 kilometrów? Mniej, jakie 30? Mniej. A skąd pan dzwoni? Chodzi o miejscowość? Czy... Tak. Miejscowość. No. Miłoradzice. O Jezus, panie, to rzut kamienia. No tak, ale to nie chodzi o to, bo... Matka nie na chodzie, tylko tak raczej, żeby jej przywieźć i pokazać, dlatego mówię, żeby pan jakby zareklamował. To niech pan przyjedzie i sobie zobaczy, to jest na tej trasie Prochowice-Jawor. O, to ja wiem, gdzie to jest. I to jest zaraz, i to jest 5 km za Prochowicami. To ja wiem, gdzie to jest, ale mimo wszystko dam matkę do telefonu, żeby pan jej chociaż tam nakreślił informację, żeby ona wiedziała. Bo... No ale co ja powiem, Mato? No choinka są ładne. Nie wiem, żeby wiedziała, że to nie oszust. To... Halo, słucham, dobry wieczór. Dobry wieczór. Mam tam określić pani choinkę, jaka jest, tak? Jako choinkę, ja nie żadnej choinki nie zdawam. Chyba pan pomylił numery, albo coś się panu pomyliło. Nie no, dobry wieczór. Może jeden. Już jestem, bo tutaj ojciec dzwonił do pani. Tak? Ojciec chce kupić od pani pralkę choinka. A ja nie mam żadnej pralki choinki. Frania. Może pan się słyszy. Frania, przepraszam. No bo ojciec. A to już jest nieaktualne. Bardzo przepraszam, to jest nieaktualne. Mam tylko normalną jeszcze pralkę do sprzedania, ale prania już jest nieaktualna. Ja bardzo przepraszam, nie zdążyłam ściągnąć, bo dzisiaj po prostu sprzedam. A ma pani jeszcze jakieś pralki w takiej niższej cenie? Znaczy mam zwykłą pralkę, taką normalny automat i możemy się, jeżeli o cenę, dogadać. To ile tak mniej więcej? Bo jeszcze i nawet... Nie wystawiałam, tak że możemy się dogadać. No to, ale tak mniej więcej, jaka kwota za ten automat? 150. No to też ładnie. No to taką, właśnie my mamy w miarę blisko, żeby odebrać, to też jest ładnie. Nawet, tylko żeby pani zdjęcia chociaż wysłała na maila, to byśmy nawet jutro mogli podjechać. Jasne, nie ma problemu, jeżeli mi pan wyśle maila na w SMS-ie, to nie ma problemu. Jak najbardziej, bo mieliśmy 3 pralki, po prostu tą pranię dzisiaj sprzedaliśmy. Ten automat też nam po prostu zawadza, bo jak dwa mieszkania w jedno się stoczy, to już jest za bardzo tłok. Przepraszam też, że tak pytam, bo tu ojciec gadał z panią. Też ojciec podpowiada. Tak? Bardziej ojciec podpowiada, żebym się zapytał. Właśnie, czy pani jest pijana, czy tam, no nie wiem, bo... Nie, ja nie jestem pijana, może pan jest pijany. Nie, bo kazał mi się zapytać, bo mówi, że spyta się, czy jest pijana. Bo tak, nie, bo już pani mówi, dlaczego się pytam. Bo ojciec mówi, że spyta się jej, czy jest pijana, bo ona tak dziwnie gadała. A ja właśnie mówię, że pani normalnie gada, dlatego chciałem się zapytać, żeby usłyszał, że pani jest normalna. Wie pan co, ja sobie nie życzę takich telefonów. Jeżeli chcecie sobie dobrze państwo robić żarty, to proszę gdzie indziej dzwoń. Do widzenia. Ja ojca dam do telefonu, niech pani jemu się tłumaczy, a nie mi. Bo to jest dla ojca pralka, a nie jakby dla mnie. To niech ojcu pani to powie.
Ja też przez niego to się zapytałem. O, już się rozłączyło. Szkoda. Kurde, szkoda. Ja szukam. Dobry wieczór, czy pan jest pijany? Kurde. Co? Znaczy, dodzwoniłem się do... No bo nie wiem, miałem dzwonić w sprawie jakiejś pralki Frani i ten pan miał, tak? miał być pijany podobno. Poczekaj pan, bo kurczę, zaraz, nie wiem, bo coś się... Dobra, po prostu, pan sprzedaje pralkę? Sprzedaje pan pralkę Franie? EBANEG twarz ze łzami radości, twarz ze łzami radości, twarz ze łzami radości, no i dostałem numer od znajomego. Mówi, zadzwoń tutaj, chłop sprzedaje pralkę. I tylko powiedział, że jakby dzwonił, to pewnie będzie pijany. O, tak opowiedział. Dlatego. Nie jestem pijany, więc nie no wiem, dobra, co panu chodzi. Jak ale... pan będzie chciał coś tam kupić, proszę pisać, tak? Bo nie wiem, jakie takie uchodzie, chyba pan troszeczkę potrzebuje wypoczynku, pan... tak? Także proszę. Nie, no ja chcę kupić tą pralkę, ale pan nie rozumie, o co chodzi. Jak chcę kupić tą pralkę, tylko dostałem numer od chłopa, co mówi, dzwoń do niego, on chyba sprzedaje, ale on chyba będzie pijany, dlatego ja tak zapytałem niepotrzebnie, czy pan jest pijany, o. Czy pan chce kupić, tak czy nie, ogólnie? No chcę kupić, no. Dobrze, okej, okay, no cena wiadomo jaka jest, czy pan jest zainteresowany, czy pan się chce umówić, żeby zobaczyć tą pralkę i kupić? Chcemy. Okej, okay, dobra. Czy pan jest dostępny jutro, bo to nie jest teraz godzina, żeby oglądać pralki, tak? Jestem, no bo to będzie pralka dla mojego ojca, jak chce pan, nie chce pan ze mną rozmawiać, może pan z moim ojcem pogadać, bo to jest dla jakby dla ojca, nie? Nie, nie chcę rozmawiać z pana ojcem, tak? Jeżeli pan jest zdecydowany, możemy się umówić jutro na konkretne godziny, tak? I no. Jeżeli pan jest zdecydowany, to kupi, tak? To jest bardzo dobra. Dobre. No to ja dam ojca do telefonu, się dogadajcie, najwyżej jutro podjedziemy, czy tam pojutrze i się odbierzemy ją. Ile pan tam chce za nią? Chodź ojciec... No tak jest. Chodź ojciec... Poczekaj pan, chodź ojciec, dogadaj się o tą pralkę z panem. O. Halo? Już idzie. Halo? Halo, słucham. Halo? Nie wiem. No. Tak, ja słyszę. Dzwonił pan. No, dzwoniłem. Jakiś, nie wiem, syn chyba połączył mi z panem, bo pan chce kupić pralkę, rozumiem. Nie, dziękuję. Dobrze, no do widzenia. Ale pan kity wciska. Ha. Ja? No nie wiem, pan chciał pralkę sprzedać, a nagle pan ojcu mówi, że pan nic nie wie. Kole, amigo, co wy robimy kato, za szangła te mama, a ja bym szukał z dzisiejszym numer. Kajdę grębę rabę, za szangu. Co? Czy ja jestem pijany, czy on... ja jestem pijany, czy on jest pijany? O co mu chodziło? Halo. No co halo? No halo, no słyszy mnie pan. No halo. No halo. No. Co, w chlewie siedzisz jeszcze? No, jest. Co? Słucham. Tucznika chciałem kupić. No. Ale normalnie, nie na kilogramy, tylko całego bydlaka. Sprzedajesz tak całego? Tak. Ile taki cały by kosztował, mniej więcej, tak plus minus? No trzeba zważyć, panie, no cóż, no. No ale, no nie wiem. Zależy, ile zaważy, nie? No ile on taki może ważyć, prosiak? Na zdjęciu? Można go zważyć na zdjęciu, czy to trzeba na wagę go dać? Na wagę, panie, no ja się na zdjęciu pan zważę. Normalnie, bo widać, że grubas jest, nie? Widać, że dobrze utyły. No, zależy, panie, bo to nie jest jeden, no. Którego się pan wybierze, no to wiadomo, nie? No dobra, no to jednego całego ja bym chciał. No, można, dlaczego nie?
normalnie, a na przykład jak ja bym przyjechał nawet po niego jutro, czy tam pojutrze, nie? Ale na przykład no. Ja mam busa tego sprintera, to na przykład do busa można takiego świniaka wsadzić, czy to trzeba jakś inaczej go transportować? No można i na najlepiej, no to ja bym gdzie jako kloteczkę, żeby pan miał, nie? No w mieście spędziłem wakacje. No nie wiem, powiem panu tak, ja bym go wziął, tego tucznika bydlaka, tylko bym musiał kosztorys poznać, ile by kosztowała taka impreza, żeby go całego wziąć. No cóż, panie, no 6,50 nie zdadzę. Jak będzie miał, panie, proste, no jak będzie miał 120, no to pomnożyć razy 6,50 i tyle. A będzie miał 130, no to to samo. No to jest taka prawda, no. Ha. A pan ma licencję na zabicie go, czy coś, co tu właśnie trzeba zrobić, żeby go zabić na mięso? No cóż, panie, zabić, ja żywego sprzedaję, nie? A, bo to właśnie, a to trzeba mieć jakieś pozwolenie, czy coś? No po prostu pozwolenie, panie, to jest, że panu będę tłumaczył, ja sprzedaję żywego tucznika, o. A na przykład... A pan co chce se z nim zrobić, to se zrobi, o. A. Mnie to nie obchodzi, nie? A on jest chory na kiłę albo coś? Tak. A naprawdę, czy tak pan się śmieje? Panie, no to jest tucznik, to jest, panie, to jak, to nie, dzisiaj to nie jest to, panie, takie, jak pan se tam myśli, to dzisiaj musi być świnia po prostu, świnia jest rejestrowana, to nie jest takie, panie, że pan to myśli, że to tak, o, powiedz, co pan to, czy hań to, czy tamto, to jest tak, ja chcę pan bez numera, to ja sprzedam, o. A, dobra, to ja... Dobra. A chce pan z numerem, to ja z numerem sprzedam, no i proszę. Rozumiem, o co chodzi. No nie no, interesuje się, bo to będzie praktycznie moja druga świnia w życiu i 10 lat temu wzięliśmy kiedyś. To już zapomniałem, jak tam to było, ale teraz właśnie wiem, że się pozmieniało. No nie wiem, no. A proszę mi powiedzieć, te bydle jeszcze coś urośnie? No ale po prostu urośnie, no ale pan co chce trzymać, czy jak? Do świąt bym potrzymał skurwysyna. No to zawsze podrośnie, nie? A jaka byłaby najlepsza metoda egzekucji? Na przykład młotem zajebać w łeb, czy na przykład prądem porazić, czy z wiatrówki przestrzelać? Młotem, panie, i nożyk i tyle. O. No to właśnie, no bo już tak nie mam, żeby ktoś mi pomógł za bardzo, sam bym musiał. A jakby, proszę mi powiedzieć szczerze, bo też tak kolega mi tak gadał kiedyś, nie wiem, czy on sobie jaja robił. Jakby na przykład ją utopić, to taką świnkę, to... To przesada. To by była przesada? Proszę? To by była przesada przez utopienie, czy to by było humanitarne? Panie, ja tego nie robię, nie stosowałem, panie, i panu nie będę tego stosował. A. Jak się biło, to zawsze młotem, no i nożem podciąć, no i tyle. Słyszałem też taki mit, że podobno jak się świni ogon utnie, to ona traci równowagę i umiera, bo nie może ustawić się do poziomu. To prawda, czy to też kłamstwo? Nie wiem, panie, nic. Nie robiłem takich eksperymentów, nie będę nic panu mówił. A. No dobra, to ja zastanowię się z małżonką i najwyżej do pana jutro przedzwonię, żeby nie zadawać takich głupich pytań, dobra? No. No, ale mam nadzieję, że są zdrowe bydlaki w razie co. No jakże, panie, o czym, że pan mówi? Czy... No nie wiem. Ale są agresywne, żeby nawet jakbyśmy je przetrzymali do świąt, one są agresywne? A no nie, no cóż agresywne, panie, czy pana nie zagryzą, nie? Ja, nie, może pan powiedzieć, nie wiem, czy to jest mit, czy to jest prawda. Ja słyszałem, że jak na przykład człowiek by się wywalił wśród świń, to one by zjadły nawet człowieka. To prawda jest, czy nie? A, panie, tyle losów około nich i... No ale nie, a tylko... Nie. No nie, a tylko tak szczerze się pytam, bo chodzą takie... No cóż, panie, no ja panu mówię to, co mówię, panie, że to jest taka prawda, że ja zdarzenia nie miałem takiego i mówię, że nie, no a czy tam kto miał zdarzenie, to jakie to tam, to wie pan, no to. No to ja nie wiem, nie? A śmierdzi od niej mocno? A,
No nie, a tylko gdzie śmierci, będzie... no. Gdzie kiełbasa będzie śmierdzić, panie? Nie, no dobra, nie będę pana dłużej męczył. Idę co tego, teraz ćwiartkę wypiję przez snem i zadzwonię jutro albo za dwa dni. Dobra. Dobra. Dzięki za rozmowę. No, kłaniam się. Ja też. Ja, gość prawie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dzwonię sobie Karpia. No. Nie wiem, czy właśnie zaczął się już tam u was sezon, że można kupywać? No, w następnym tygodniu będą. No to ja już chcę kupić jak coś. No, ale to nie, że pan dzwoni tak w środku dnia, a nie o 10 w nocy, dobra? To zapiszemy. 21 dopiero jak coś. A, jest pół do 10. No, jesteśmy w połowie. Powiem pani tak, ale nie, chodzi mi, nawet jakbym wziął, byśmy się dogadali, wziąłbym w następnym tygodniu, to on przeżyje w razie co, do Wigilii? Nie wiem, to trzeba spróbować. Żeby jakoś tam wannie przetrzymać czy coś? Nie wiem, trzeba próbować. W tamtym roku brałem, miałem dzwonić z reklamacją do pani, tylko już też nie chciałem tam na święta jakby pani martwić, ale zdechło mi, wie pani? Ale to czego pan oczekiwał, że karp będzie pływał panu w wannie, nie wiem, czy lata, czy co? Nie, ale ja kupiłem u pani w zeszłym roku dwa tygodnie przed, nie? I trzymałem go takiej reklamówce Biedronki, ale z wodą napełnioną. I ona wisiała w powietrzu, ale była napełniona, ale ten karp cały czas tam pływał. I dwa tygodnie praktycznie przeżył i było okej, ale potem właśnie zmarł, a wodę cały czas nawet wymieniałem, bo tam na przykład trzy dni minęło, sobie pływał. A później mu wymieniłem wodę, coś tam, ale później zdech, no. I dlatego tak się pytam, czy właśnie jak w tym roku będzie, czy właśnie gdzie trzymaliście teraz te karpie i tak. No wie pan co, no jakby pan włożył, nie wiem, założył sobie na głowę reklamówkę i napełnił wodą, no to ja ile by pan przeżył? No niech, że się pan zastanowi. Za jakie reklamacje, z jakiej racji? To pan kupuje żywe zwierzę i czego pan oczekuje, że będzie, nie wiem. Ale ona, bo pani sobie myśli, że to, że ja tam zaniedbałem, że coś z nią zrobię, ale to było, no na pewno miało tam miejsca, cała reklamówka, ona mogła tam pływać sobie, miała dużo dostęp do tlenu i tak dalej. Po prostu moim zdaniem, właśnie nie wiem, czy to wina hodowli, wie pani, o to chodzi. No myślę, że to jest wina pana przede wszystkim, że wskazuje pan zwierzę, że tak powiem, na takie cierpienie, trzymanie. Że tak powiem, w reklamówce z Biedronki karpia i później pretensje do tego, od kogo pan kupił, no to trochę, wie pan co, nie chce pan kupić tego karpia w tym roku gdzie indziej. Dobra. No widzi pani, no bo pani ucieka od odpowiedzialności, boi się pani powiedzieć na przykład, muszę jeszcze raz tam zadzwonić. No. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dzwonię w sprawie reklamacji. Ale czego? No choinek, tak? No. Ale o co chodzi, bo nie wiem. W tamtym roku brałem u was choinkę, no przed świętami tam, ile to było, w połowie grudnia jakoś? No dobrze, no i co dalej? No dzisiaj jakoś żona mnie poprosiła, żebym przyniósł choinkę, no praktycznie nic się nie ostało z niej, goła jest cała. Ale my w tamtym roku nie sprzedawaliśmy choinek, to nie wiem, o co panu chodzi. Mówię, że w tamtym roku brałem. No to właśnie mówię, że my w tym roku pierwszy sezon dopiero choinki sprzedajemy, więc nie wiem. Chyba się pan źle zadzwonił. A, proszę męża do telefonu. No, proszę bardzo. Halo? Halo? No, słucham. Proszę męża do telefonu. Mojego męża? No nie wiem, czy tam mąż, słyszę tam jakiegoś mężczyznę. Tak, słucham. No, halo. Zostałem oszukany przez oszustkę. Jaką oszustkę? Nie wiem. No tutaj mówi, że pani nie sprzedawała choinki rok temu. O, gdzie pan kupował tę choinkę? U pana. Ale gdzie? A nie wiem gdzie, no. Ten numer mi się wyświetla, choinka 2020, no to chyba u pana. Nie, no ja nie sprzedawałem choinek rok temu, żadnych choinek.
Pierwszy rok teraz sprzedajemy choinki. Słyszę, że pan... Więc pytam się, gdzie pan kupował tą choinkę, no. Słyszę, że pan broni oszustkę. To jest moja żona, nie oszustka. To przepraszam. Poproszę żonę do telefonu. Nie, proszę ze mną rozmawiać normalnie. Nie no. Gdzie pan kupował choinkę? No, pytam się, gdzie pan kupował choinkę. Skąd mam wiedzieć, gdzie kupowałem choinkę? Rok temu to było, tak? No to jak pan nie wie, gdzie pan kupował choinkę, to po co pan dzwoni do mnie? No, muszę zrobić burdę, no bo mam numer podpisany pana. Chyba chodzi o to, że kupiłem od pana, tak? No, a w jaką choinkę pan kupił? To też pan nie wie. Jak to jaką? Chodzi o wygląd czy co? No tak, jaką choinkę? Co to było za typ drzewka? No świerch ten srebrzysty czy coś takiego, nie wiem jak to się nazywa. Aha, to było w doniczce? Kopany? Normalnie... Czy cięty? Normalnie cięty był. Cięty był, no to ja nie sprzedawałem w tamtym roku dalej ciętej choinki. No to ciekawe. No to proszę przyjechać do miejsca, w którym pan dobra. To kupił i porozmawiamy na tym, dobra? Ja jestem cały dzień w domu. Pana żona powiedziała co innego. No proszę przyjechać jutro do mnie i porozmawiamy, no bo... Nie wiem, proszę pana, rozmowa jest nagrywana. Słyszę, że pan mi grozi pobiciem teraz. No to ja sobie to nie życzę. Do widzenia. No jak nie sobie pan życzy? Pan sobie życzy nagrywanie choinek, a rozmowy nie? Dobra, bo nie, teraz akurat nie trafiłem, poczekajcie. No. Dobry wieczór. Dzwonię w sprawie tych jaj przepiórczych. Tak. Są te jaja jeszcze dostępne? Są. Kurwa, one wyglądają jak jaja dinozaurze, nie jak przepiórcze, tak wie pan. No, dokładnie. Ile tam one kosztują? Dokładnie. Ile kosztują na przykład, jakbym chciał kupić, nie wiem, no z 50 sztuk byśmy chcieli tutaj. Powiem tak, na kilogram wychodzi jakieś 80. Dlatego one są różnej wielkości, dlatego ja na kilogramy, bo... No. Kurwy syn. Ale normalnie z takiego jaja się kura wyklewa, czy nie? Ha, przepiórka się wykluwa. No ja wiem, ale normalna taka polska, czy to jest właśnie ta japońska, czym się różni? Bo nie widzę jakby... Widzę no larwę, no ale normalnie jak wyrośnie, to jak to wygląda? Jak przepiórka wyrośnie, jak wygląda? No. To jest takiej wielkości, ja wiem, japońska to jest do 150 gram. 15 deko waży. A. No. Kurde. No. Ale bardzo, bardzo ciekawe jest, powiem tak. Ha, no właśnie. Bardzo no. Ciekawe i w smaku całkowicie inne. I szybko rośnie. Ha, no ale właśnie. To, na przykład, to nie... A można z tego na przykład taką klasyczną to... jajecznicę zrobić? Można, tylko więcej jajek trzeba. A bo to są, ale właśnie to jest lepsze w jakości, czy go, właśnie o co chodzi z tej jakości, czy to jest dobre, czy słabe? Chodzi mi o te jaja. O te jajka. No jajka. Jajka jakoby, no. Jaja jakoby mogą jeść osoby, które są uczulone na białko jaja kurzego. No. Nie zawiera tyle cholesterolu. A, czyli... O tak. A, czyli jeszcze lepiej nawet. No lepiej. Kurde. Trzeba poczytać może więcej no, na wiem, ten temat. No, ja nie, się... ciekawe jest. Ja na przykład tatar robiłem. Tatara? Do jakichś sałatek, jakieś przystawki do tataru dodawałem. O właśnie, jakieś przystawki można zrobić. To takie mniejsze, ale ciekawe. A jakby tak. Na przykład, może żeby pan też się nie przestraszył, nie? Ale na przykład jakbyśmy jakby na przykład podjechał i takie jedno jajo surowe se zjadł. Tak normalnie jak kurze, tylko no tak jak pan sprzedaje, nie? Tylko że jest takie surowe. Czemuż nie? No nie, czy wie pan, czy to by panu przeszkadzało, nie? A toż to przeszkadzać. Normalnie, no. Że chodzi o to, że jajo wsadzę do gęby i będę je jadł. Zadzwoń do restauracji. 5 zł. No bo niektórzy właśnie się myślą, że psychopata, że jajo jegowe. Że jadłeś naprzeciwko no. Czarnoskórego. Czemu? I że żądasz surowe? No. Każdy oburzony. Może surowe jajka jeść, ja też jem jajka surowe. No. Ale je trzeba najpierw przygotować odpowiednio. Trzeba sparzyć, żeby salmonelli nie było. No tak, no. No. A ma pan zdjęcie może koguta, co z tego wyrośnie, z tego jaja? To znaczy? Nie, no bo... Przepiórka japońska, no, ja wiem, koguta, co z tego wyrośnie. Albo kogut, albo kura.
Właśnie, o czego to zależy, czy wyrośnie kogut, czy kura? To tak samo, jak i u kur. Dobra. No. Bo widzę, że pan już też śpiący. No. Też po paru piwkach słyszę, ale no nie wiem, no to mogę zadzwonić tam w poniedziałek czy coś. Dobra. Może być? Nie ma sprawy. Nie ma sprawy, proszę dzwonić. No dobra. Dobra. To dzwoń do mnie. W chuj w te jaja, kurwa, zboczone. Mam problem z laptopem. Nie wiem, czy to właśnie, czy na dzisiaj, czy na jutro miałby pan czas? Nie, dzisiaj nie da rady. To dzisiaj jestem na imprezie, także jutro od rana można dzwonić. Mhm. Ale ogólnie ma pan czas jutro? Znaczy, zależy do czego. Co trzeba zrobić? Taka sprawa w sumie jest trochę wstydliwa, no ale no nie wiem, czy mogę powiedzieć przez telefon? No... Proszę, no ja jestem jak, powiedzmy, jak ksiądz, no do mnie, ja mnie to interesuje tylko techniczne, a co i jak obyczajowe, to mnie to nic nie interesuje. Jakieś... Co się dzieje? Dane odzyskać, czy coś nie, się nie, stało? Nie, po prostu pożyczyłem laptopa od kolegi, na 2 tygodnie go miałem, muszę go oddać po weekendzie, tak w poniedziałek, wtorek pewnie. No i miałem, to zainstalowałem sobie Operę i tam teraz mi wyskakują jakieś tam, co chwilę jakieś pedały, jakieś tam... Rozumiem. No. To może być wirus, także to nie jest tak, że sobie trzeba klempować coś takiego, bo to w ten sposób nawet może być. Proponowałbym, żeby nie było śladu po tym wszystkim, trzeba by to przeinstalować wtedy, bo nawet jak się niby to usuwa, to zdarza się, że po 2-3 dniach potrafi znowu to gdzieś ten. No, jak znam życie, pewnie pan nie miał tam porządnego antywirusa, w związku z tym śmieci pewnie są w różnych miejscach i to może być nie do usunięcia idealnie. A to trzeba resetować cały komputer? No, dokładnie. A jakby na przykład, nie wiem, właśnie przeglądarki odinstalować i usunąć plik? To nie, wie pan co, ja się 2 godziny narobię, oddam go panu, po godzinie panu znowu zacznie to wytrakiwać i ja nie mam czasu na poprawki, mam tyle roboty, że albo robię konkretnie raz i konkretnie zapominam o sprawie, albo jak na zabawę, to proszę szukać innych serwisów, które się podejmą. No dobra, ale ile taka zabawa by kosztowała, żeby zrobić to wszystko? 200 zł. Za wszystko, czy za godzinę? Jak to jest? Za wszystko. Nie, za wszystko. Cała robocizna, przeinstalowanie z wszystkimi programami, tak jak pan to zażyczy. Ale system pan zainstalował... Jaki pan system by zainstalował? Ja komputera nie wiem, więc nie wiem, jaka jest licencja do czego, nie? Nie, a to pan musi system wgrać swój, czy ja muszę mieć swój? Nie, no rozumiem, ale co, jest oficjalny system, czy mniej oficjalny? Nie wiem, to jest normalny system. Dlatego wie pan co, no ja jestem na imprezie, rozmawiamy o wszystkim, o niczym. Będę widział laptopa, będę widział jakie są naklejki, wejdę do BIOS-u, będę sprawdzę, czy jest intencja, czy nie. Dopiero można cokolwiek rozmawiać. Tak rozmawiamy o wszystkim, o niczym. No, nawet pirata może pan wgrać. Jak będzie legalne, możliwość legalnego, to gram legalnego. Jeżeli trzeba będzie takiego mniej, no to też to coś tam pomyślimy. O, taki trail version. Dobra, nieważne, no, nie chcę panu zajmować głowy, tylko po prostu chcę, żeby mieć pewność, że to się uda zrobić. Zawsze się uda, tylko trzeba mieć troszeczkę czasu, jutro go powiedzmy mam, ale też tak na pewno nie wieczorem, tylko no gdzieś tak. Rano byśmy musieli się spotkać, ja go przejmę od pana. Ale też do pana mam pretensje, tak? Bo tu jest napisane pogotowie komputerowe, ja bym najchętniej chciał, żeby pan to dzisiaj przyjechał i zrobił. A powiedzmy, jestem po alkoholu, ja jestem człowiekiem, mam prawo do życia towarzyskiego i proszę mi ten sposób nie wymawiać. No tak, ale wie pan, ja też się boję, chciałbym już to z głowy mieć, a nie o to zwlekać z tym, tak? A tu jest niby napisane pogotowie to komputerowe. Pogotowie, dziękuję bardzo. No. To nie jest to pogotowie komputerowe, jak on najebany na imprezie jest i ma prawo sobie wypić. Pogotowie komputerowe? Tak. Ma pan teraz czas? No powiedzmy, a co się dzieje? Prawdopodobnie mam zainstalowany laptop i muszę go jak najszybciej zrobić, tak? No. No i chodzi mi o to, czy pan to by zrobił dzisiaj, czy na przykład jutro, czy jakby to, jak działa, jaka cena i koszt, o. Galeczka. Ale dobrze, 10 ale złotych. To znaczy w ogóle? O to siema chodzi? Garbaczu, Boży, buźka mrugająca okiem. Ale jeszcze raz, bo słabo, teraz słychać lepiej, no powie pan. No dobrze, ale co pan chce, żebym ja zrobił? No jak co, no, zawirusowany komputer. Aha, zawirusowany, tak, zawirusowany, dobrze, bo nie usłyszałem. Nie, tak, nie no wiem, i... czy zainwirusowany,
wyskakują tak. mi na przykład tam ogólnie na przykład reklama porno albo coś, ale tak. Tam no, na przykład programy mi wyskakują Melvare i Fylvare, nie wiem jak się nazywa. Melverbyte coś. Melverbyte coś. Różne tego typu rzeczy tam wyskakują, no rozumiem, no. Tak? No i no. chodzi o to, że jakby laptop, bo to jest na laptopie. Ten laptop nie jest mój, ja go muszę oddać po weekendzie i chciałem, żeby mieć jak najszybciej zrobione, Bambucza. Żeby... 10 zł. No, wie, no nie wiem, bo nie wiem, bo ja nie jestem informatyka. Dobrze, obawiasz się, że wojna będzie. Po weekendzie, tak? To jest czas cały weekend. Dalej, tak? dalej. Po pierwsze, mnie interesuje, ile by pan za to wziął, za tą usługę, żeby doprowadzić go do rozsądku. Znaczy, do, no wie pan. Ale dobrze, przede wszystkim, bo to trzeba od tego zacząć. Czy są jakieś programy poinstalowane takie, co tam jest zainstalowane w ogóle, tak? Jest Windows przede wszystkim. Vice City, Lady Punk, coś tam, GTA chyba. Vice City, Lady Punk, co pan mówi? Vice City to jest gierka. No, no coś tam. Nie wiem, kurde, tam, no zainstalowałem tą gierkę tam, kurde, za... Przepraszam, sam się ześmiałem, bo nie wiem, tam Light City, Lady Punk, nie wiem, właśnie. Te nowe GTA, te stare nie, GTA. Dobrze, ale ja sobie pan robi, o to chodzi? Nie, wszystkim. Właśnie nie, właśnie, bo w sumie to może być od tej gierki, nie. Bo Od tej gierki to nie. No, ale chodzi mi ogólnie gierki to nie. Bo to już nie chodzi o właśnie o te o gierki, to tam mówię panu, tam, ale chodzi właśnie o te reklamy natrętne, najgłównie. O te reklamy, no dobrze, te reklamy, no to owszem, te reklamy to można pousuwać. No. No dobrze, no, no dobrze, dobrze, tylko że to wszystko można zrobić, tylko generalnie to ja na moim miejscu na przykład bym zainstalował Windows od początku. Ale to ja nie umiem tak zrobić teraz. No to dobrze, to ja nie mówię, żeby teraz pan to zrobił, tylko na przykład jutro się umówimy na jakąś godzinę i to zrobimy, tak? No dobra, no to rozumiem, tego właśnie się pytam, czy pan umie takie coś zrobić w ogóle, bo to mówię. Tak, to zdecydowanie, nie no, to jest, tam są różne opcje wyjścia z tego, z tej pana sytuacji, tak? I teraz rozumiem, grubsza tą sytuację i teraz, żeby wyjść z tej sytuacji, od razu tak? panu mówię, żeby, mówię, tak jak teraz, że... Tak o, mamy właśnie te... No to dobrze, ale Vice City tam, jak pan mówi, że Vice City jakieś jest zainstalowane, no to pan sobie zainstaluje na innym komputerze, tak? Na ale nowym właśnie komputerze. Mówię panu... Postawimy nowego Windowsa. Ale żeby pan... Postawimy nowego Windowsa. Żeby pan prześledził tak? do jutra właśnie, że tam jest Late City, te Sims chyba... Ale jakie Late City? Teamsy? O czym pan mówi w ogóle? Przede że listę gier panu czytam, jakie mam tam. Listę gierek, ale dobrze, listę gierek pan może mi czytać, tak? Ale to gierki sobie pan zainstaluje... Po prostu później, tak? Ale jak chcę, żeby... Kurde, nie wiem, jak to pan... Chcę, żeby pan wiedział, co ja tam nainstalowałem, żeby pan umiał to jakby rozwiązać. O! Ale to nie ma znaczenia, bo to, żeby usunąć te rzeczy, o których pan mówi, tak? No. Te wirusy po prostu. No to nie wiem, to po prostu to nie jest ważne, nie podawać panu tych listy aplikacji, czy coś? No nie no, jeżeli by pan poinstalował jakieś aplikacje takie typu, no po prostu poważniejsze, tak? A jak pan mówi o gierki zaczyna wymieniać, to nie ma znaczenia żadnego, tak? Ale właśnie, bo to... Dobra, no dobra, nie wiem, czy to jest ważne, bo po prostu ma dużo tego nainstalowałem se i tyle. Chciałem... Mówię, no te Simsy, to chyba The Sims 3 były, takie z zieloną ikonką, te Leicester coś tam City, no i ogólnie te aplikacje tam, Walkman, coś tam, Winamp, nie wiem, dobra, nieważne tam jest. Po prostu chcę to pokasować, to coś zaczęło wyskakiwać. Jakieś pokasować, tam... no to pokasować, jak pan chce pokasować, to śmiało. No, reklamy jakieś, porno czy coś, ja nie chcę, żeby to nawet kolega wziął, żeby się skapnął, że tu jakieś takie było, nie? No to dobrze, to bez dwóch zdań to można zrobić, co pan mówi. No i właśnie, po pierwsze, kiedy by pan miał czas, po drugie, jaki koszt usługi i po trzecie, czy da się to zrobić, o. Da się zrobić jutro, 12.00, no i powiedzmy 200 zł, tak? Ale nie no, bo ja mówię o tym, żeby zainstalować Windowsa na nowo, żeby pan miał no świeży właśnie. System po prostu. A ma pan, jaki ma pan system, żeby zainstalować? Oryginalny? No, jaki pan chce, Windows 10, Windows 11, ale Windows każdy 7. Oryginalny? Oryginalny, nie no, oryginalny... No to nie, no oryginalny to jest inna gadka, tak? Oryginalny, no to musi pan sobie kupić.
No to, wyskoczyć, tak. No to za, a nie może pan zainstalować jakieś tam nakładki? Ja kiedyś próbowałem nakładkę nainstalować z YouTube'a, to tam nie działało. Nie, to nakładkę, no to dobrze, no to nakładka to jest inna kwestia, tak? No nakładkę możemy od razu zainstalować, tak. Czyli, ale to będzie piracki system, nie? To będzie piracki, to nie będzie legalny. No to może być testowy, nie musi być piracki. No testowy, to nie ma czegoś takiego jak testowy. Albo jest piracki, albo legalny. Nie wiem. Ważne... Ale możemy, no bo na tym komputerze jest legalny Windows, czy nie jest? Teraz jest, ale jak pan skasuje? Aha, no to nie, no to jak ja będę miał dostęp do tego komputera, no to zobaczymy, jak jest Windows i go skopiujemy po prostu, tak? To będzie legalny, to będzie dalej legalny. Bo jeżeli tam jest legalny Windows... Ale ja klucza nie, ale ja klucza nie, a ja nie mam klucza do Windowsa, bo to nie jest mój komputer, tak jak mówiłem, nie? Ale dobrze, dupie, to tam, kurwa! Chuju je! I tak dalej, tam można odzyskać ten kod tego. Kody i wtedy po prostu piszemy ten kod, który będzie tam tego samego Machonek! Na nowym Windowsie. Poka tak dupę! Bambucza. 10 złotych. No może tak zrobić. Machonek wyłączył smy, obrażam się. Ogólnie, bo też, tak, też się wstydzę pytać od początku, bo wiadomo jak to jest, ale potrafi pan skasować ten jakby seks z tego z komputera? Nie, no tak, no bo to chodzi o to, żeby po prostu... Ja bym zrobił tak, wyczyścić od zera po prostu cały system. Postawimy na komputerze nowy Windows i będzie po prostu jak nowy. No dobra, ale jak ja pożyczyłem tego kompa, to mój kolega miał właśnie zainstalowane gry, tam właśnie te Leicester City i na przykład tam Winamp i na przykład ten ogólnie na przykład miał też tam, no ogólnie tu miał tego coś. No to jest troszkę gorzej, ale to, nie no, przede wszystkim tak, ja bym musiał zobaczyć ten komputer, co tam się dzieje, tak? No. Powiedzmy, umówmy się na jutro, dobrze? Ja do pana zadzwonię. Dać dobre ręce. Romanupu, 50 zł. Król no to, powrócił. Jak pan uważa, tak? No ja mogę spróbować to zrobić. Generalnie mówię panu, że jeżeli postawimy Windowsa od samego początku, no ale to kolega się zorientuje, że nie ma po prostu gierek, tak? Dobra, nie, to nieważne. A proszę, żeby już nie było. Chuj, dobra, mogę wziąć, żeby pan mi to pomógł, ale jakie ma pan kompetencje? Kompetencje, no nie wiem, co mogę panu powiedzieć na kompetencje. No jak, nie ma, no, chodzi mi o to, że wie pan, żeby pan mi tutaj nie napierdoczył. No po prostu, co pan umie? O, na przykład zrobił pan kiedyś system format? No, format systemu, no to zdecydowanie tak, to jest podstawa, tak? Format systemu i postawienie systemu na nowo, tak? Mm. Tylko, że nie będzie gierek po prostu, kolegi. Ale mówię, że jeżeli może usunąć, da się tym antywirusem jakimś, tak? Różne antywirusy są startowane przed systemem, w trakcie systemu, tak? To są różne tam możliwości. No przede wszystkim bym musiał mieć ten komputer po prostu w rękach, żeby zobaczyć, o co chodzi i co tam się dokładnie dzieje, tak? Ale, widzicie, ale ja panu cały czas... Właśnie to mnie denerwuje, że pan tak gada, bo no chcę od pana pomocy, tak? Ale denerwuje mnie to u pana, że ja panu mówię, co jest, a pan mówi, co musi tam wiedzieć. Ja mówię, wyskakują na pedały, wie pan, co odchodzi. No, tak. No dobrze, ale po samym włączeniu systemu, czy co się dzieje? Nie, na przykład włączam sobie tam Internet Explorer, nie? I na przykład wpisuję sobie... Przeglądarkę. No, wpisuję sobie w Internet Explorer na przykład WP wiadomości i właśnie wyskakują tam pedały. Albo coś takiego i na przykład i właśnie... Nie ma znaczenia, co pan wpisze, tak? Nie ma znaczenia, co pan wpisze, od razu wyskakują tam. No właśnie, dla mnie to jest nieważne, ale chcę, żeby tego się pozbyć. Roman Cvelpe, pedał wśród widzów. Dobrze, to powiedzmy, jutro ja to spokojnie dam radę usunąć. To spokojnie, nie ma strachu, żeby to wyskakiwało, nawet bez przeinstalowywania systemu się to uda. A mógłbyś do mnie dzisiaj rano wpaść, na przykład koło 6 rano? Jutro, nie, znaczy, na 6 rano to no będzie. Jutro, czyli rano, dzisiaj, nie? Nie, no a. Dzisiaj, czyli powiedzmy około 12, tak, około 12 się skontaktujmy i wtedy ustalimy, czy pan dalej chce tą usługę wykonać, tak, i co w ogóle chcę, dalej. Tylko właśnie tak po głosie jesteś trochę młody i się trochę obawiam, że wiesz, że mnie naciągniesz.
No to nie do się spotkam, a w ogóle skąd dzwonisz, bo to też jest sprawa. No kurde, jak mam takie ogłoszenie od ciebie, no to jak myślisz, skąd dzwonię? Z Wrocławia. No, z Wrocławia? No. Nie no, z Wrocławia no to cienko. Naprawdę? Oka i 97. No, 50 złotych. A co ty, Romanu, tak, król no. Jest dzięki, tylko Roman. Jeden Don Casio, poczekaj król, się chwilę, dziękuję. Twarz w okularach przeciwsłonecznych. Halo? Nie wiem, no, ogłoszenie twoje mi wyskoczyło z Wrocławia. Nie, no to jest oszustwo jakieś. Ty, to jest pan Kamil? Nie. Dobra, to przyjedź do mnie do Wrocławia, ci zapłacę za dojazd paliwa. Żebyś tylko to naprawił. Nie, to do Wrocławia to nie ma szans w takim razie. Dobra, 500 zł. To do widzenia. Dobra, 500 zł zapłacę. Dobra, nie, inaczej, do dobra, inaczej, dobra, bo może pomyliłem ogłoszenie. Zróbmy tak. Ogłoszenie chyba, tak. Dobra, powiedz mi, co mam zrobić i zapłacę ci przelewem internetowym za usługę, wiesz, internetową. Powiedz, co mam zrobić, to ci wyjście te 50 czy 100 zł. Nie. Ale nie bój się, jak nie do Wrocławia, to naprawdę. Ale nie osz... Ale nie... Osoba, jestem w innym regionie dobra. Polski w ogóle. Ja, ale to nie chodzi o to... Właśnie nie chcę, żebyś do mnie przyjeżdżał. Powiedz mi, jak to usunąć. Żebym pogotowie komputerowe, ja to zrobię i ci zapłacę, ile chcesz za usługę internetową. Lekarze w tych czasach covidowych leczą teraz ludzi. Słuchaj, Kamil Lesencki. A ty co, nie masz mi pomóc? Pomóż mi, ja to zrobię. Dawaj, ja ci pomogę. 50 zł. On się rozłączył, ja nie gadam. Ja pierdolę. Dzięki, Roman, dzięki wszystkim. Tam. Mam problem z komputerem, czy można jakby... No bo nie wiem, czy będzie konieczne, żeby pan do mnie przyjechał, czy jakby wykupić... No poradę internetową, tak? A to jeszcze raz. No. Nie wiem, jak się nazywa fachowo. Firma I love you guys. Nie wiem, jak się nazywa. Bambucza, 10 zł. Remigiusz, zamknij dupę. Jeszcze raz. No nie wiem, jak to się nazywa dokładnie ten problem. Malwerbyte, coś takiego, nie wiem. No. I no ale... Co się dzieje z komputerem, jakby, no niech pan to opisze swoimi słowami. No normalnie, no, włączam przeglądarkę, a tam wyskakują kutasy, pizdy, chipy, transwestyci. A, coś takiego? No. Wie pan co, no można by przywieźć do nas komputer i byśmy to naprawili, tak? No ale właśnie ja bym chciał, żeby nie przywozić, czyli jakby poradę internetową za opłatą jakąś. Aha. Kilo. Wie pan co, no generalnie, no to notalnie mógłbym zrobić ewentualnie przez Teamviewera, tak? Do mundialu? Jeszcze raz. Polska się dostanie, czy nie? Przez zdalny pulpit mógłbym zrobić, albo przez AnyDesk, albo przez Teamviewera. I pan by tutaj mieszał mi teraz na komputerze? No. I wtedy ile taka usługa by kosztowała, jak coś? Pan co, no 100 zł byśmy się zmieścili. A mogę się zapytać jakby tutaj swoich widzów, czy możemy to zrobić? Tak, oczywiście. Widzowie, słuchajcie, napiszcie na czacie, czy tu jakiś facet może mieć dostęp do mojego komputera, żeby tu jakichś danych nie wykradł z banku, czy wiadomo, jakiś tam PayPal, czy jakieś inne rzeczy. Napiszcie, bo ja się nie znam. No. No ludzie tu piszą, że, no, że tak i nie, i tak i nie. No tak w sumie nie wiem. To nie wiem, bo ludzie myślą, że i tak będzie musiał komputer zresetować, to i tak nie będzie mógł używać tam buwer, coś tam pisze. I co pan o tym sądzi? Nie wiem. Wie pan co, no jak pan będzie zdecydowany, to niech pan zadzwoni. A pan będzie dzisiaj dostępny jeszcze? Tak, będę jeszcze dostępny. Do której godziny mniej więcej? No, już tak do 24. A jakiś program jakby pan polecił, żeby spróbować chociaż na starcie? Tam ciężko mi powiedzieć, z czego wynika problem, tak? Nie zawsze jakiś konkretny antywirus musi usunąć ten, jakby problem. Powiem panu tak, ściągnąłem gierkę z internetu, GTA Leicester City i
od tego czasu właśnie jakieś te reklamy, jakieś właśnie pornosy, takie te. Pan to może czasami niektóre wirusy instalują po prostu takie jakby małe programiki, które są za to odpowiedzialne, tak? Nie zawsze wykrywane przez programy antywirusowe. No różnie to bywa. No najlepiej mi pan, tak szczerze mówiąc, najlepiej to by było, jakby pan przywiózł komputer, no to wtedy byśmy to zrobili, bo to różnie może być. A. No. No dobra, to dzięki na razie, no muszę zapłacić coś za tą rozmowę teraz, jak coś? Nie. No dobra, jak coś to się naradzę tutaj z chłopakami, najwyżej zadzwonię do pana, to pan do mnie przyjedzie albo coś. Dobra, a pan skąd jest? No tutaj jest Bemowo, ale okolice Bemowa tam. Aha, no dobra. Dobra, razie czego proszę o telefon. Dobra. Dziękuję, pozdrawiam. Pozdrawiam. Widzicie, widzowie, branża IT nie śpi, a wy zazdrośni. No.